Siema na wszystkim, z tej strony Zwycięzca i witam was w kolejnym materiale na kanale Zajecki Bitew. Jest to powtórka na jego, gdzie jest to na mapie Tundra, a nawet zapamiętałem. Przepraszam. Przy wylosowaniu na poziomy 10, na 15 poziomów 10, czyli na top 15. O, już tu jest spot, czyli coś może przyjechać koło mostu. W sensie, coś mogło być koło mostu. I gdyś powtórka jest na boka, to jest to powtórka na full gold od gracza 5N, czyli podejrzewam, że chodzi o Senna. I tutaj kolega ma dość dziwną misję na Excalibura. Ponieważ jest blok 12 i to jest czasowa misja, warunek główny, trzeba zniszczyć dwa pojazdy w przeciągu pierwszych 3 minut bitwy. A Jagoda SPO ładuje około 20 kilku sekund. Zostały niecałe 2 minuty na wykonanie tej misji, więc może być lekki problem. Znaczy ja wiem, jak to się stanie, bo powiedz, że kolega nic nie robi, co zresztą widać, i zresztą tylko obrywa. No drugi był jest to. Aha, jeszcze tutaj jest penetracja na zwykłych, bo Jagoda jest to ma kaliber 170. Zwykłych jest uszkodzenia średnie 1050 i przebicie 300 bez 1 mm. Właśnie, mogliby dać tu 300, nie? Na uszkodzeniach jest to samo średnie przebicie, czyli wróć, średnie uszkodzenia, czyli 1050. Natomiast przebicia 420, więc w WOT-cie nie ma, w teorii, nie ma takiego pojazdu, od którego by się to odbiło. Pierwszy strzał ponad średnią. O 57 ponad średnią. A jeszcze na HE-kach jest uszkodzeń 1400 i przebicia 85. Czyli w zasadzie w borcukach mogłoby to wejść ładnie. Jeszcze w grill, a tu gdzie jest grill? No grill ma 1800. To grilla na hito by się raczej nie ściągnęło. Nie wiem jak z fochem i z grillu od przodu. A jeszcze będzie powtórka. Aha, no właśnie, a propos, jest tu jeszcze jeden, jest już pierwszy frag. Zostało pół minuty. Co kolega robi? The fuck? Zostało pół minuty do skończenia misji. 20 sekund. 15, 14, 13, 12, 11, 10. W ostatniej, gdzieś przy 10 ostatnich sekundach kolega wykonał tą misję. No to już jest fart, bo mogło nie polosować i odbić od bounce'a. I mogło się odbić od bounce'a, no to kolega by tej misji nie wykonał. A od razu uprzedzam, tutaj będzie duża liczba uszkodzeń. Uszkodzeń? Co? Uszkodzeń. A, jeszcze jutro będzie Minecraft, Igrzyska Śmierci. Później będzie Need for Speed 2015. No to już jest pech, 42 HP zostało Godzilli. Nie przylosowało, chociaż i tak przylosował dużo ponad średnio, bo 1186, a średnie przypomina mi 1050. Jeszcze Jagoda S100 miała AK Pudzian. Dobra, powiem inaczej. Pudzian. No dlaczego mi takie strzały nie wchodzą? Sam mam Jagodę S100, mam Pudziana. Właśnie wracając do tematu. Pudzian miał zostać wykastrowany. Więc czyli miał mieć, dość dziwnie to zabrzmiało, wiem. Pudzian miał mieć, ma teraz 1050. Pudzian, czyli Jagoda S100, przypominam. I teraz ma 1050 średnio, a były plany, że miał mieć 950. Czyli o 100 obrażeń mieli mu zabrać. Tego, co się wyświetla właśnie na pociskach. I mamy już czwarty frag i 6266 uszkodzeń. Zero kampienia. No ale przypominam, że to jest bitwa na full gold. Ja jedynie miałem jeszcze pokazaną swoją powtórkę na Jagodzie S100, gdzie też jest w playliście. Także nie będę tego podlinkowywał. O, grill się tu celuje. No.
Ja bym na miejscu kolegi olał grilla. Skoro grill nie przycelował, też może tak, przycelował, ale nie nie przebił, bo trafiło w gąskę. Nie jeden, tylko jeden. Taki strzał jak teraz, czyli 997 i mam cały czas albo 950, albo 997, mam poniżej 1000 na pewno. Znaczy, wróć, nie na pewno, tylko... No, wiadomo, o co mi chodziło. A jeszcze będzie powtórka w tym tygodniu, bo nie wiem kiedy. Możliwe, że albo w sobota, niedziela, albo jak mnie nie będzie, bo ja 8 wyjeżdżam. Dobra, i to już jest koniec obrażeń, bo nie będzie niestety więcej. Jest 8279 obrażeń. Bardzo ładny wynik. Więc wyniki standardowe macie w opisie, także jeśli wam się materiał spodobał, to dajcie kciuka w górę. Napiszcie komentarz, jeżeli nie subujecie kanału, to możecie zasubować kanał. Do zobaczenia w następnym materiale. Na razie i cześć. A jeszcze w opisie jest mój mail, więc albo mi na prywatne, wiadomości prywatnej, na prywatnej do mnie na Discordzie wysyłajcie linki z Waterplace'a, nie pliki powtórek, albo pliki powtórek i zdjęcia końcowe. Chociaż dużo łatwiej jest linka z Waterplace podlinkować. What? No, najłatwiej jest dużo, najlepiej będzie z linka z Waterplace, żebyście mi podesłali, albo na maila mistrzzwycięzca@wp.pl, który zresztą jest w opisie, pod linkiem do wyniku, albo na wiadomości prywatnej na Discordzie. Także na razie.